Inwazja Rosji na Ukrainę i wojna w tym kraju nie zniechęciły wielu Rosjan do planowania letnich wakacji. Jednak teraz mają problem. Tysiące Rosjan utknęło w Tajlandii, ponieważ odwołano loty, a sankcje sprawiły, że są odcięci od swoich kont lub nie stać ich na powrót z powodu gwałtownego spadku wartości rubla. Według lokalnych władz, około 7000 roku Rosjan utknęło w popularnych tajlandzkich kurortach, ale liczba ta może szybko wzrosnąć, ponieważ do kraju nadal napływają turyści z Rosji. Tajlandia jest bardzo popularnym celem podróży Rosjan, a tylko w 2019 roku przybyło tutaj 1,4 miliona turystów z tego kraju. Hotelarze są proszeni o przedłużenie pobytu Rosjanom lub obniżenie ceny, ponieważ nie mogą korzystać ze swoich kart Visa czy Mastercard, a część z nich może nie mieć wystarczających środków ze względu na gwałtowny spadek wartości rubla. Odwołane loty są również problemem, a kilkuset Ukraińcom nie udało się wrócić do kraju z powodu tej sytuacji. Tajlandia potępiła rosyjską inwazję na Ukrainę i opowiedziała się za rezolucją ONZ wzywającą Rosję do wycofania wojsk z terytorium Ukrainy, ale nie ogłosiła sankcji wobec Rosji.